okazji 60. rocznicy NSZP przygotowaliście 60-godzinny maraton. Czego możemy się spodziewać podczas tej akcji? Wystartowaliśmy dzisiaj o godzinie 17 z warsztatami bliżeńskimi i środkiem miasta. Warsztaty potrwają do godziny 12 w nocy i od 12 będzie wejście na żywo w Polskim Radiu Szczecin właśnie DJ-a Falcona, który tutaj prowadzi te warsztaty. Natomiast o 1 w nocy zapraszamy na premierę gry FIFA 09. Maraton potrwa do niedzieli, do godziny 17. Przez ten cały czas mamy praktycznie od rana do wieczora zapełniony program. Mamy zarówno dla najmłodszych konkursy, właśnie czytanie w piątek o godzinie 14, a także w niedzielę o godzinie 12. Mamy także wernisaż Henryka Sawki, występ kabaretu Szarpanina o godzinie 22, także program jest naprawdę bogaty. Natomiast o godzinie 14.30 w niedzielę zapraszamy na podpisywanie płyt przez zespół muzyki. Całe życie, tak naprawdę. Od małego tam muzyka towarzyszyła i zawsze gdzieś tam w domu gramofon, później gdzieś magnetofon, zawsze ja małem czegoś tym mocno interesowałem, w telewizji zawsze jakieś kanały były, no zawsze muzyka była zainteresowaniem. A na poważnie, jeśli chodzi o bycie DJ-em, tak dalej, to jestem od mnie 23 roku. A jaki grant chciałbym sobie podzielić początkującym DJ-em? Przede wszystkim dużo cierpliwości. No i jakoś, nie wiem, otwarty, mieć po prostu otwartą głowę na wiele rzeczy, nie zamykać się jak w jednym stylu muzycznym. No i przede wszystkim ćwiczyć, to jest może banalne, ale tak jest, trzeba naprawdę mocno się temu wyświetlić. Dlaczego nie przyjmowałeś wziąć udział w dzisiejszym warsztatach z okazji 60-lecia? No, Epic wyszedł propozycją do sklepu, Sport DJ, czy zorganizowałem czegoś takiego. Zgodziliśmy się oczywiście, jak najbardziej zawsze dochodzimy do takich okazjach. Dzisiaj znowu i na razie okej. Są w miarę zainteresowani, że pochodzi, pyta się, mówią.